Ostatni miesiąc przyniósł dużo odejść ze sztabów krajów skandynawskich. Zacznijmy od bardzo głośnego rozstania z posadą trenera norweskich skoczków narciarskich. Chodzi tu oczywiście o Aleksandra Sztekla, który pracy tej podjął się w 2011 roku. Do największych sukcesów w trenerskiej karierze Austriaka należą kryształowe kule Andersa Bardala i Halvora Egnera Granaruda, czy drużynowy złoto igrzysk olimpijskich z Pjongczangu z 2018 roku. Od jakiegoś czasu Austriak znajdował się w konflikcie. Ostatecznie odszedł ze stanowiska szkoleniowca. Norweski Związek Narciarski wyraził wdzięczność za jego wkład i sukcesy osiągnięte przez lata. Ciekawe, że Kla otrzymał ofertę pracy spoza Norwegii, ale jeszcze nie podjął decyzji o ich akceptacji. Od treningu fińskich skoczków narciarskich odszedł za to Lauri Oficjalnym powodem opuszczenia kadry były powody osobiste. Jego następcą został Słoweniec Igor Miedwied, czyli były trener kadry bez Słowenii. Polski Związek Narciarski odkrył karty, informując nas o kadrach narodowych na sezon 2024-2025. W materiale przygotowanym przez PZN trener Thomas Thornbichler podkreślił, że zespoły zostały zbudowane z myślą o przyszłości i zniwelowaniu luki pokoleniowej. W kadrze A znaleźli się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Jan Chabdas, Kacper Juroszek i Tomasz Pilch. Kadra B została znacząco odmłodzona, ale został w niej Maciej Kot jako lider. Utworzono dwie grupy regionalne, bezgicką i podkalańską. W kadrze A kobiet znalazły się Paulina Cieślar, Wiktoria Przybyła, Anna Twardoż, Paula Bełtowska, Nicole Konderla oraz Natalia Słowik. Enzo Milesi to francuski skoczek narciarski i jeden z największych talentów tej dyscypliny sportu w tym kraju. Jego rozwój został jednak wyhamowany przez kontuzję, której nabawił się w sierpniu 2023 roku w ramach krajowego czempionatu na skoczki Geradmer gdzie upadł po locie na 72 metr. Ostatnio otrzymaliśmy jednak pozytywne informacje o tym, że Milesi powrócił na skocznię. Sportowiec znalazł się także w kadrze narodowej. Jej skład uzupełniają Gilles Chervę i Valentin Fubé. Wzruszające informacje płyną do nas ze Słowenii. Ceneprełc niedawno ogłosił, że wziął ślub ze swoją partnerką Julią. Były skoczek narczewski podzielił się tą radosną nowiną na swoim Instagramie, gdzie zamieścił zdjęcie ze ślubu i napisał tam zawsze będzie tam, gdzie jesteś ty. W ostatnim czasie w życiu rodziny Prełców wydarzyło się całkiem dużo przyjemnych wydarzeń. W 2020 roku Topero stanął na ślubnym kobiercu, a niecały rok później urodził mu się synek, Oskar. Marlund by to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych person skoków narciarskich. Norweszka zdominowała świat kobiecych skoków, zdobywając w tym czasie aż 10 krążków Mistrzów Świata oraz trzy kryształowe kule. To również dzięki jej staraniom, panie doczekały się lotów na skoczki w vikersund. Na początku tej dekady u Maren zaczęły się problemy zdrowotne, w tym nadwaga i zaburzenia odżywiania, które przyczyniły się do zakończenia kariery w grudniu 2023 roku. Na sportowej emeryturze mistrzyni olimpijska z Pjongczangu nie zostało jednak dużo, gdyż właśnie poinformowała o dołączeniu do norweskiego klubu Kolbu KK. Jej nowym celem jest promowanie klubu i pomoc drużynie w awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Maren wyraziła również radość z możliwości gry w piłkę i bycia częścią zespołu. Dwie skoczki narciarskie w Bystrej o punktach heelsize ustytuowanych na metrach 31 i 19 są w stanie wymagającym natychmiastowego remontu. Obiekty zostały oficjalnie otwarte w 2010 roku. Elementy drewniane w konstrukcji skoczni, zwłaszcza w części zeskokowej uległy zniszczeniu i muszą zostać wymienione na metalowe. Przewidywany koszt całkowitej modernizacji wynosi 2 miliony i 200 tysięcy złotych. Planowano, że Ministerstwo Sportu i Turystyki pokryje 70% tej kwoty, a resztę dołoży gmina. Pomimo obietnic finansowego wsparcia, również postaci takich jak Adam Małysz i Apoloniusz Steiner, decyzja o przyznaniu środków nie została jeszcze podjęta. Fatih i Dzioglu wykorzystuje przerwę międzysezonową na odbycie służby wojskowej. Przez ostatnie tygodnie najbardziej utytułowany skoczek z Turcji służył w 15. Brygadzie Szkolenia Piechoty Amasya. Teraz planuje powrót na skoczkę. Wkrótce rozpocznie przygotowania do przedolimpijskiej zimy razem z innymi skoczkami z Turcji.